zanim byłem kurierem Stawa, pracowałem w biurze, więc miałem taką siedzącą pracę. Przez co też to był jeden z powodów, dlaczego zacząłem szukać innej pracy, bo jestem w miarę energicznym chłopakiem, który potrzebuje ruchu. Szukałem pracy, która da mi dużą elastyczność. I od razu mnie to zainteresowało, bo była to ruchliwa praca i też można było dużo pojeździć autem, co bardzo lubię. W tej pracy podoba mi się też, że jest duża elastyczność, że mogę sobie dobrać dni, które mi pasują. Dzięki temu mogę połączyć naukę i pracę jednocześnie oraz wypocząć sobie spokojnie. W pracy kuriera bardzo lubię jeździć autem, daje mi to frajdę oraz bezpośredni kontakt z klientem i to, że klienci z niecierpliwieniem czekają na mnie, bo mam ich posiłek. To daje mi satysfakcję to, że mogę komuś poprawić humor dzięki temu, że przywiozę mu jego ulubiony posiłek i dzień staje się lepszy. Przychodząc codziennie do pracy, wiem, że nie będą takie same dwa dni, że każdy dzień to jest co innego, co nowego. Każdego dnia poznaję nowych ludzi, ale i też odwiedzam tych, co często zamawiają. Każdy dzień zaskakuje czymś nowym w tej pracy. To na pewno mogę przyznać. Żeby być kurierem Stawa, na pewno trzeba być uczciwym oraz mieć zawsze uśmiech na twarzy, nawet jak nie idzie zawsze po nasze myśli. I na pewno mieć wytrenowane nogi, bo trochę jest wchodzenia po schodach. Na pewno poleciłbym pracę kuriera studentom i osobom uczącym się, szczególnie dla tych, co dopiero zaczynają swoją ścieżkę kariery i chcą wejść na trochę poważniejszy poziom. Myślę, że to jest dobry początek na rozwinięcie się.